Kościół w Rodowie zawsze jest otwarty. Zawsze jest otwarty. Tak jest. Nawet słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał się schronić w nocy przed burzą, nie zamykamy kościoła. Właśnie dla tych, którzy są biedni i ubodzy, zawsze plebania jest też otwarta. Jeżeli jesteście głodni, jesteście spragnieni, proboszcz może być zmęczony, ale jestem posłany po to, żeby dawać jeść i pić. Nie w swoim, bo mi się nie będzie chciało, ale to Jezus będzie działał. Amen. Witamy serdecznie na 32. edycji Pola Sztuk. Przed nami, można powiedzieć, główny inspirator tego całego wydarzenia, organizator, pan profesor Mariusz Białecki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jaka tematyka tegorocznej edycji? Jaka tematyka? Generalnie te nasze działania artystyczne są bardzo otwarte. Nie narzucamy żadnych tematów nikomu. Są prowadzone wykłady, realizacje już w jakiś sposób sfokusowane, ale to jest po prostu dobrowolne. My od paru lat budujemy tożsamość tego miejsca, odkrywamy tajemnice historii, a taką ostatnią tajemnicą Rodowa, kościoła, okolic jest postać Karla Albrechta Szaka von Wittenau. I ten plener, można powiedzieć, że jest wokół niego. Oprócz tej wolności artystycznej skupiamy się właśnie na tej postaci. Chcemy ją na nowo wskrzesić, odbudować, bo został zapomniany, nieposzanowany, jeżeli chodzi o pochówek. Także w tym roku zaczynamy od wykładu pana Tomasza Karpińskiego na temat Szaka von Wittenau. Później jest pośmiertne wręczenie medalu przez wielkiego mistrza orderu świętego Stanisława. Jak odkryliśmy, Karol Albrecht był kawalerem orderu świętego Stanisława, wręczonego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Także to będzie bardzo ważny moment i uroczystość. W tym samym czasie rozstrzygniemy konkurs na popiersie naszego generała, zorganizowany przeze mnie wśród studentów, że jutro będzie rozstrzygnięcie i nagrodzona praca stanie w ławach kolatorskich, która będzie przypominała o tej postaci. Odkryliśmy też piękną chorągiew w Suszu, która upamiętnia jego ojca, Wilhelma Albrechta. Także byliśmy tam z wizytą plenerową, zdokumentowaliśmy i chcemy zrobić kopię, która też zawiśnie tu u nas w murach kościoła. To premiera suity Zorgensee. To jest dawna nazwa jeziora Dzierżgońskiego. Także myślę, że będzie pięknie w murach kościoła, oprócz tych wszystkich słów, bo jak powiedziałem, jest jeden wykład na temat Szaka von Wittenau, ale jest jeszcze drugi wykład dotyczący ostatniej wieczerzy autorstwa pana profesora Piotra Bireckiego, który już jest naszym nadwornym tu wykładowcą i znawcą naszych dzieł sztuki. Powinienem jeszcze powiedzieć, bo to ważne, że oczywiście warsztaty ceramiczne prowadzone przez panią profesor Katarzynę Jóźwiak-Moskal. Także to też się już dzieje, już są prace, już jest rozpoczęty proces.
Muszę powiedzieć, że mieliśmy bardzo ciekawą wycieczkę, jeżeli chodzi o taką, o takie linkowanie na boki dzięki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która jest też współorganizatorem i współfinansuje nasz projekt. Mieliśmy zorganizowaną piękną wycieczkę po terenach leśnych, także mogliśmy poznać pracę taką od podstaw leśnika, ale też miejsca kultury związane z lasem. Także poprzez nadleśnictwo Kwidzyn, Waplewo, skończyło się to ogniskiem w lesie. Bardzo sobie cenię współpracę z lasami. Studenci myślę też zyskali, bo trzeba też pamiętać, że w tym roku mamy 20-lecie pleneru. Plenerowego konkursu Barwy Lasu. Mhm. No i właśnie w ramach tego poszukiwał inspiracji. I to była taka klamra, bo 20 lat temu też była taka wycieczka po lasach kwidzyńskich. Święty Paweł mówił tak, umie biedę cierpieć, umie obfitować. Dzisiaj chcemy gości przyjmować tak jak potrafimy, z otwartym sercem, i to właśnie tworzą się stoły. I robimy stoły tutaj z Grzesiem, naszym majstrem, który wszystkim kieruje i dryguje. On jest bardzo pokorny. Ja dużo gadam, a mało robię, on odwrotnie. On mało gada, a dużo robi. Dlatego też tutaj dla potrzeb telewizji mam wkrętarkę, mamy wkręty i coś robimy. To będzie nastawka na stół. Po prostu od tak chcemy, ponieważ Grzesiu to jest artysta, a ja od artystów, a my chcemy się uczyć od artystów spojrzenia na świat, piękna takim, jakim go Pan Bóg stworzył, i dlatego artystów przyjmujemy właśnie. Będzie wiele znakomitych gości, których nawet nie umiem wymienić, ponieważ staram się naśladować Pana Jezusa, a Pan Jezus szedł do wszystkich, to nawet i takich gości znakomitych zniosę. Ja się lepiej czuję wśród takich, najlepiej się czuję wśród bezdomnych. Bo oni nikogo nie udają. Przed Wami Pan Daniel Blum, kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej. Witamy serdecznie w Rodowie. Witam. Skąd pomysł? Jak Pan tu trafił w ogóle? Jestem trochę tutaj lokalsem od kilku lat. Kupiłem kawałek ziemi, a w tamtym roku byłem po raz pierwszy na plenerze rzeźbiarsko-malarskim tutaj. I co będę ukrywał, zakochałem się w tym miejscu, w atmosferze. To akurat nas nie dziwi, bo już od 4 lat, można powiedzieć, tutaj bywamy regularnie, nawet poza plenerami, to więc nas to wcale nie dziwi. Tak, i to było moje marzenie, żeby jak zobaczyłem tutaj wszystkie te rzeźby, atmosferę, zapał profesora,
to postanowiłem do niego, mówiąc tak wprost, zagadnąć go, zaproponować, że bardzo chętnie tutaj zagram kiedyś w przyszłości. I nie spodziewałem się, że to potrwa tak szybko, że już w przyszłym sezonie. Czyli no tak do mnie naprawdę rok czasu. Tak, czy to jest aktualne. Także jestem tutaj i no jest super. Bardzo jestem podekscytowany. Co usłyszymy? Usłyszymy ambientowo minimalistyczne fragmenty poskładane w coś w rodzaju suity, która czasami wędruje sobie po tematach filmowych moich. Więc ta suita, którą nazwałem Od jeziora Dzierzgoń Sorgensy, jest jakby taką, powiedzmy, ciemną materią, która skleja tę kompozycję, a gdzieś tam się wyłaniają tematy filmowe, które będą towarzyszyły tej suicie. Będzie to minimalistyczne. Mam nadzieję, że nie zasną słuchacze. Naprawdę cieszę się, że profesor mnie zaprosił tutaj do swojego Królestwa Sztuki. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, jak pierwszy raz tutaj przyjechałem i zaproponowałem mu swoją osobę i moją muzykę w tej przestrzeni. I przedzwonił chyba w maju jakoś tak i zapytał, czy to jest aktualne zaproszenie. Także jeszcze raz dziękuję. Jest to wyjątkowa dla mnie chwila. Zagram dla was spokojne kompozycje, czasami niełatwe, ale myślę, że kontemplacja w takim miejscu, pełnym historii, nie tylko w tym budynku, ale też dookoła, wokół jeziora, może was wzbogaci, myślę, że na pewno. I myślę, że przepędzimy złe moce i miłe koncerty. Państwo zapraszam do ław kolatorskich. One też, słuchajcie, są niewygodne. Słuchajcie, bo to są ławki protestanckie, także nie mogło być wygodnie. Ale zapraszam do środka. Są jeszcze na chórze wolne miejsca, a tu śmiało.
Cześć, jestem Eryk, jestem studentem ASP, studiuję malarstwo, teraz będę miał dyplomowy rok i co, jestem na plenerze, po raz pierwszy. Po raz pierwszy w Rodowie. Po raz pierwszy w Rodowie, tak. Powiedz mi, jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia? Tak w ogóle to byłem zdziwiony, że taka wieś istnieje. Mhm. Z tego względu, że jestem... Pochodzę tutaj ze Sztumu, czyli niedaleko. Aha, no to tak naprawdę to mamy, nie wiem, jakieś 20 kilometrów chyba, no, nie? Tak. I w ogóle byłem zdziwiony, że coś takiego jest już organizowane przez 30 lat. Mhm. I ja o tym nie słyszałem w ogóle. Także jestem tutaj już tak właściwie na studiach i się dopiero dowiedziałem. Ale jestem szczęśliwy, że chociaż teraz, nie? Mogę no dokładnie, zobaczyć. Lepiej późno niż wcale po prostu, nie? A no. Powiedz mi, kto cię w ogóle tutaj wkręcił w to Rodowo? Profesor któryś na SP, czy znajomi po prostu ze studiów? Sytuacja była taka, że po prostu temat się pojawił w pracowni. Profesor tam z asystentem mówili, że jest taki plener, przyjeżdżajcie. Rok temu nie mogłem być, a już rok temu słyszałem właśnie o tym, że jest ta akcja cała. No ale w tym roku się zorganizowałem, znalazłem czas i po prostu przyjechałem sobie. Jak pierwsze wrażenie? No, pierwsze wrażenie fajne. Fajne, tak? A miałeś już okazję zwiedzić całą okolicę, te wszystkie prace, które, można powiedzieć, stały się nieodłącznym elementem infrastruktury, wioski? Zwiedziłem sobie tak kawałek, nie wszystko, ale kawałek sobie zwiedziłem, bo chciałem zobaczyć, jak tam wygląda wszystko. I zobaczyłem rzeźby. Tam na początku, jak się wjeżdża, to sobie spojrzałem. Jeszcze została mi tam wioska dalej. Muszę tam sobie dalej, czyli jeszcze, no. Za kościołem. Za kościołem. A co wywarło na tobie największe wrażenie? Jaka rzeźba, która ci utkwiła najbardziej w pamięci z tych, które już miałeś okazję zobaczyć? Nie wiem, czy teraz te co zobaczyłem, no dobra, te co zobaczyłem, to w sumie jak tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chyba ten nos taki, co odstaje. To chyba... Kojarzymy, to zaraz przy ulicy, nie? No. Tak, a były jakieś dziwne pomysły, żeby się, nie wiem, pobawić z tym nosem, czy zrobić sobie jakieś selfie? Nie, no chyba nie. Nie tak, było jeszcze pomysłu. Nie, tak po prostu zobaczyłem, jak tam wygląda. No. Aha. W co się będziesz angażował podczas plenerów? Na pewno będziesz chciał popracować nad czymś konkretnym. Mógłbyś, można powiedzieć tak w skrócie, w telegraficznym skrócie, powiedzieć nam, co ty tutaj będziesz robił? Tak, ja będę malował wraz z innymi studentami z malarstwa. Będziemy malowali mural tutaj na części budynku szkoły. W tamtym roku była organizowana taka pierwsza część i to jest tak. ten akwarium, co tam jest. Mhm. W tym roku trochę chcemy inaczej do tego podejść, ale też tam będą jakieś takie motywy. A może zrazić jaka tematyka? Taka tematyka wodna, ale ona nie, trochę zamienia się w takie coś bardziej szalonego. Właściwie to tak wygląda, że każdy dokłada sobie jakiś tam pomysł do tego projektu. I ostatecznie powstaje coś wspólnego. Tutaj właśnie siedziałem i wymyślałem kompozycję, ale ona już powiedzmy jest wymyślona, teraz będziemy nanosili... Słyszałem, że projekt już jest i będzie nawet dzisiaj wyświetlany. Tak, będzie wyświetlany, będzie nanoszony na ścianę i będziemy go odmalowywali z rzutnika, także to będzie tak wyglądało. Nazywam się Katarzyna Żwiak-Moskal, jestem profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzę pracownię ceramiki artystycznej, tu prowadzę pracownię ceramiki plenerowej. No, ja tu przyjeżdżam już od roku 2005 i wciągnęłam się w pracę na plenerze. Co roku są nowi studenci, czasami przyjeżdżają ci sami.
Tu jest taka stała bywalczyni już od roku którego, Atosia z Krakowa? 2014. Wow, robi wrażenie. Jako dziecko, a teraz już jako studentka przyjeżdża. I no i co? Robimy różne rzeczy, między innymi zrobiliśmy przez wiele lat ten projekt pieca. Każdy z uczestników mógł zrobić swój własny, indywidualny jakby podpis, własny kafel i potem te wszystkie kafle zostały zebrane, ułożone w jakiś rodzaj kompozycji i zamocowane na ścianie. To się wydarzyło już dawno temu, mniej więcej od 2005 roku, przez około 6-7 lat chyba robiliśmy ten projekt. No i co roku robimy coś, co albo jest indywidualne, ale też od kilku lat prowadzimy takie wspólne działania z malarzami i robimy ceramiki na ściany, które malują malarze i my się w to włączamy. W zeszłym roku robiliśmy tą ścianę tam od frontu, od głównej ulicy. Tak. Tak, taki mural? Sportowy mural, tak. Tak. Ponieważ to jest sala gimnastyczna tej szkoły, więc uznaliśmy, że właśnie temat greckich olimpiad tutaj powinien zaistnieć. Stąd profesor Białecki. Oczywiście. Nie się znicz. Cześć, nazywam się Weronika Chrząstek, studiuję rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jestem tutaj pierwszy raz. Pierwszy raz. Jak pierwsze wrażenie? Plener jest bardzo różnorodny, dużo się dzieje, mamy bardzo wiele zajęć, bardzo wypełniony czas, ale jest naprawdę super. Ja akurat w tym momencie zajmuję się gliną, natomiast przyszły tydzień, kiedy będziemy wypalać, poświęcę na pracę w metalu. Aha. A miałaś już okazję zwiedzić Rodowo? Tak, troszeczkę tak. Czasem organizujemy sobie sami spacery po Rodowie. I obserwujemy przyrodę, która tutaj jest naprawdę piękna. Zresztą jedną z takich większych przyjemności jest robienie tutaj po prostu zdjęć krajobrazowych. Światło działa w niesamowity sposób. Mieliśmy też wycieczkę po lasach państwowych. Tak więc bardzo przyjemnie spędzony czas. Bardzo przyjemnie, no produktywnie przy okazji, spędzony czas. Przy okazji, tak jak mówisz, produktywnie, nie? Czyli tak. Tutaj się dzieje, tutaj się tworzy. Sztuka, piękna sztuka. A powiedz mi, jak tak przemierzałaś przez Rodowo, czy jakaś rzeźba, która tutaj jest częścią tej infrastruktury Wioski Cudów, wywarła na tobie takie najlepsze, największe wrażenie? Okej. Najśmieszniejsza jest niebieska żyrafa. Na jednym z budynków, którą zauważyłam dopiero wczoraj. Fantastyczny pomysł, żeby włączyć w te działania również mieszkańców i społeczność lokalną. Natomiast pod względem artystycznym wydaje mi się, że najciekawszy jest taki obiekt, który znajduje się zaraz przy wjeździe do Rodowa. I jest to taka rzeźba z połączenia blachy i chyba tam również kamienia.
I dla mnie to wygląda troszkę tak jak formy ukształtowane naturalnie, jak pola, podobają mi się też kolory, które ktoś naturalnie wykorzystał, skupiając się na tym, co już było zardzewiane, co było malowane i na tych materiałach naturalnych. Także ta chyba najmocniej zapadła mi w pamięć. Jak myślisz, wrócisz tutaj? Ja zaczynam 5. rok w październiku, więc nie będę już studentką w przyszłe lato, ale zobaczymy, jeśli będzie taka możliwość, to myślę, że jak najbardziej. Atmosfera jest świetna, warunki są specyficzne, ale dajemy radę, to jest jedno z wyzwań, a wyzwania są super. Dzień dobry, nazywam się Kajetan Karkuciński. Miesiąc temu obroniłem dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby w Warszawie. Jestem w Rodowie na plenerze trzeci raz. Tyle. A obecnie w tej chwili zajmuję się rzeźbie z gliny ceramicznej Wisior, przedstawiający Sturenkiego, tytana z greckiej mitologii. Czyli można powiedzieć, tutaj sprawdza się taka historia, że ludzie po prostu wracają do Rodowa. Tak jest w Twoim przypadku, jesteś tutaj trzeci raz. Mógłbyś mi powiedzieć, wspomnieć może ten pierwszy przyjazd do Rodowa, co wywarło na Tobie takie największe wrażenie? Zdecydowanie pierwszy plener, na który tutaj przyjechałem te 3 lata temu, to był najlepszy plener, jakim byłem w życiu. Robiliśmy wtedy konia tego z blachy razem z profesorem Białecki i ten po prostu projekt otworzył mi oczy rzeźbiarsko i technologicznie na to, co jest możliwe. I ja ten plener będę na pewno zawsze wspominał, a też jak tutaj widzę, ludzie przyjeżdżają, niektórzy po 30 lat, więc mam nadzieję, że też będę miał taką okazję po prostu. Myślę, że idea kapliczki Wszystkich Świętych, która jest tak była wspólnym projektem, tam, gdzie każdy z uczestników robił inną figurkę świętego, I ta jej obrotowość, i ta kinetyczność tej formy, i to, że tak naprawdę każdy może sobie dobrać tę rzeźbę, ale też, że to była taka praca zbiorowa i praca grupowa. I ten pomysł w ogóle, i włączenie jakby wielu osób w jeden projekt, ale też taka uniwersalność tego projektu, właśnie tej możliwości odbioru, to jest coś, co mi się najbardziej spodobało. I to jest rzeźba, o której opowiadam też ludziom po prostu, jak opowiadam też w tym miejscu. Wzięto czaszkę Jacques'a von Wittenau, który był generałem ludwikowskim, czyli króla Francji. Ona została zeskanowana i stworzono w 3D czaszkę, wydrukowano drukiem tym współczesnym w drukarce 3D jego czaszkę i na podstawie jego czaszki próbowano odtworzyć jego twarz. Jak wejdziecie do kościoła, to w kościele mamy w niszach powystawiane popiersia. One były jako konkursowe zrobione. Natomiast co chcę powiedzieć, jeżeli wejdziecie, ja nie chcę mówić o jego znakomitości, ponieważ on nosił w sobie posłanie. Każdy z nas ma swoje powołanie, a on rzeczywiście do tego swojego powołania bardzo podszedł genialnie, ponieważ jak wejdziecie do kościoła, tam po lewej stronie wisi tondo, to taki okrągły obraz, gdzie on zajmuje na tym obrazie bardzo małą część, ale to jest centralna część, która tłumaczy całą resztę obrazów w kościele. Tam jest... Zresztą o tym rozmawialiśmy, odsyłamy do naszego pierwszego odcinka na temat kościoła. Tak, ale chcę właśnie powiedzieć o jego powołaniu. Jakie miał powołanie, to nie tylko, że on był odpowiedzialny za ludzi, którym obszarem zawiadywał tutaj, prawda? Miał pałac w Stążkach, przepiękny pałac. Był donatorem kościoła, który jest za moimi plecami. Natomiast on był odpowiedzialny tam za 3 rzeczy. Doceo, to znaczy, żeby głosić słowo, bo że tam jest namalowany
bądź ksiądz, bądź pastor, który stoi na ambonie i głosi Słowo Boże. Potem jest rolnik, który orze ziemię, i żołnierz albo generał, który broni. Tam jest taki napis, też są napisy po łacinie, defendo, czyli broni, czyli tak żywi, broni i daje Słowo Boże. I to Słowo Boże jest u szczytu. I idą trzy liny, który tworzy tą linę, on na taki kołowrót splata tą linę i patrzy na tego donatora, na tego Szaka von Wittenau. Czyli jego rolą, jego powołanie było tak: bronić, żywić i dawać Słowo Boże, nie? Wystawa jest zatytułowana Ślady i znaki malarskie. Postawa z inspiracji utworami Szekspira.
Pierwszy raz większość z tych prac była pokazywana w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Natomiast takim dla mnie ważnym elementem tych prac to jest relacja między przedmiotem a znakiem, czyli rodzaj przetwarzania i idei znaku z przedmiotu na taki znak, na symbol, na archetyp znaku i jakby relacja realistycznego do abstrakcyjnego. Pojawiła się nowa praca, która właśnie dotyczy przekształcenia znaku, czy poszukiwania jego abstrakcyjnej formy, znaku religijnego, cherubina, bardzo takiego realistycznego, jednocześnie nieistniejącego, już w takie poszukiwania abstrakcyjne. Także wystawa dotyczy generalnie relacji do znaku, przekształcania znaku, czy zawłaszczania znaku, zmiana znaczenia znaków. No dzisiaj mamy zakończenie, także mogę śmiało powiedzieć, że 32. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski dobiegł końca. Pewnie powinienem go podsumować, obiektywne podsumowanie pewnie będzie za jakiś czas, a tak na gorąco to wszystko, co zamierzaliśmy, zostało zrealizowane. Pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem, chociaż też nie była wrogiem, bo chyba lepszy był ten deszcz niż upały, które są tam na zachodzie Europy. Na pewno cierpieli ceramicy i malarze na rusztowaniu, no ale jakoś sobie poradziliśmy. Myślę, że to pole sztuk tegoroczne było tyle ciekawe, że zakończyliśmy projekt krypty. Tak. Szaków von Wittenau. Mieliśmy też okazję ją zobaczyć, tak więc podziwiamy. Tak. Tu pan Krzysztof akurat uczestniczył w odkrywaniu jako urbex tej przestrzeni. A dzisiaj piękna uroczystość, w sumie niespodzianka dla nas, biorących udział w tym projekcie, którą zrobił nam nasz proboszcz, ksiądz Andrzej Mamajek. Zrobił rodzaj liturgii ponownego poświęcenia. Może to nie było poświęcenie krypty, która na pewno była wyświęcona, ale poświęcenie nowego krzyża, który zawisł nad trumną Szaków von Wittenau, który tam przepuszcza światło i daje nowe światło tej przestrzeni, która na nowo się sakralizowała. Także to dla mnie było czymś wyjątkowym. Kogo tutaj można w tym całym projekcie, prócz wiadomo proboszcza, księdza Mamajka, kogo można tutaj wyróżnić? No, gdybym zaczął to wyróżniać, skrzywdziłbym innych. Tak jak powiedziałem na zakończeniu, wszyscy artyści dali z siebie wszystko. Mhm. Nie mieliśmy żadnych problemów jakichś tam personalnych, nie było przykrych wypadków, bo to jest jednak plener, pracujemy narzędziami na wysokościach. Także ja się zawsze cieszę jako organizator, że stan mi się zgadza na zakończenie. No dzisiaj właśnie żegnam już niektórych artystów, także w miłej atmosferze i to jest ważne, bo te stosunki międzyludzkie są najważniejsze i to, że razem możemy coś zrobić. A ważne jest to, że oprócz artystów biorą w tym udział, tak jak tu wspomniany, proboszcz, czyli parafia, dyrekcja szkoły podstawowej w Rodowie, pani Bożena Niewulis,
Gmina Prabód, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Lasy Państwowe, które niedawno właśnie wyjechały. Tak, i właśnie tutaj... Także mógłbym wymieniać to Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne Memoria Restituta, Dom Kultury, mnóstwo instytucji, już nie mówiąc o Akademii Sztuk Pięknych. No i tutaj wymienił Pan nadleśnictwo. Można tak. tutaj też powiedzieć, że gdzieś ta współpraca z nadleśnictwem zaowocowała też takimi pięknymi efektami w postaci pięknych obrazów, czy też nawet zdjęcia. Świętowaliśmy 20-lecie konkursu Barwy Lasu. No i rozpoczęliśmy ten plener wycieczką zorganizowaną przez Lasy Państwowe. Czyli las był inspiracją. Tak. I to było widać dzisiaj na tych obrazach. Zresztą leśnicy, jak zobaczyli wystawę, odczuli różnicę też poziomu tego konkursu, że nie było złych prac, że był problem wyboru najlepszej pracy. To bardzo na równi. Trafiło, ale samo to spotkanie artystów z leśnikami, które trwa już od 20 lat, myślę, że w tym roku zaiskrzyło po prostu czymś bardzo. To bardzo mocno, widać po pracach. I oni też, już jest późna pora, leśnicy dopiero wyjechali, także byli ciekawi ostatnich naszych prac, naszych wystaw, już ostatnia wystawa profesora Jacka Kornackiego, która zrobiła, myślę, na ich wrażenie. To na przyszły tak, rok? No tutaj jeszcze może wróćmy do tej pracy pana Jacka Kornackiego, coś niesamowitego, szczególnie teraz. No to jest metafizyka. Jacek to jest metafizyka, zresztą Jacek jeden z głównych realizatorów krypty. To w sumie z Jackiem przebywałem tam chyba najdłużej i z Włodkiem Wiśniewskim, który jest tutaj przyjacielem naszym z Prabód, były przewodniczący Rady Miejskiej, który poświęcił wiele czasu, żeby tą kryptę doprowadzić do porządku. Jacek Zdybel, oczywiście, już wspominałem jego zasługi projektowe i realizatorskie, są twórca odlewu Chrystusa Krzyża Grobowego. Mój asystent dr Mariusz Burdek, pani profesor Katarzyna Juziak-Moskal, profesor Maciej Świtała. Mógłbym wymieniać naprawdę wiele osób. Każdy dołożył jakąś cząstkę, cegiełkę w tej naszej na naszym wspólnym projekcie. Czyli co, widzimy się w przyszłym roku na kolejnej edycji. Już jakieś wstępne plany, założenia? Na razie myślę o tym, żeby pożegnać gości, żeby zostawić po sobie porządek taki dosłowny i finansowy, które czekają mnie rozliczenia, a zaraz zaczyna się czas pisania wniosków, także to jest kończąca się historia. Mamy małe jakieś projekty, na pewno będą dotyczyły tożsamości miejsca, bo to interesuje mnie i moich przyjaciół, którzy tu przyjeżdżają, tak się dobraliśmy. A też jest to ciekawe, że ci młodzi, nie wszyscy, bo to nie do każdych dociera, ale jest część młodych, którzy też to czują i chcą dołączyć do naszych działań. Tak więc zapraszamy wszystkich. Zapraszamy widzów na 33. Dokładnie. No i oczywiście zapraszamy też, przyjeżdżajcie tu, także w ciągu roku, o każdej porze roku. Rodowo jest miejscem przyjaznym. Jest miejscem niesamowitym. Takiego miejsca w tym kraju na pewno nie znajdziecie jak Rodowo. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki.